tym odcinku zobaczycie przejazd z Lua Prabang do Vientiane. Ja już jestem zmęczona tym. Nocny targ. Powódź w Vientiane. My tutaj siedzieliśmy na brzegu i oglądaliśmy wszystkie zabawy, konkursy. Taka muza tam nawalała z tych namiotów, a teraz nie ma nic. Nasza procedura wizowa się zdecydowanie przedłuża. Nasz bus odjechał i nie wiemy, gdzie jest. Jestem porażona po prostu inteligencją tych ludzi. Ruszamy, zabierzemy was chińskim pociągiem z Lua Prabang do Vientiane. Do stacji mamy 12 km z centrum Lua Prabang, więc te stacje kolejowe są naprawdę daleko od miasta. Wzięliśmy taksówkę z aplikacji, ponieważ wychodzi dużo taniej niż tak jak z ulicy się bierze. I zapłaciliśmy za nią 170 tysięcy kipów. Zobaczymy, czy wszystko, co wpiszą w internecie, jest prawdą. Czy sprawdzają bagaże, czy wszystko zabierają, bo ponoć nie można mieć żadnego metalu, żadnego noża, żadnego dezodorantu, żadnych napojów, płynów i tak dalej. Mamy to wszystko ze sobą i zobaczmy. Generalnie tuktuki jakieś takie to chcą dużo więcej. Tutaj już funkcjonuje, jeżeli chodzi o tuktuki i tak dalej, i zawyżają mocno ceny. Po 20 minutach dotarliśmy tutaj na dworzec i w sumie ja nie zorientowałem się, kiedy dojechaliśmy, bo jego nie widać z drogi. No ja dopiero jak tutaj wjechaliśmy, zobaczyłam bramki, to dopiero wtedy zobaczyłam budynek. I jestem ciekawa, czy tym pociągiem podróżują lokalni, bo on jest relatywnie dosyć drogi tak naprawdę. Głównie chyba on jest pod turystów zrobiony. To między innymi pod turystów, nie? A tam w ogóle przed tymi bramkami jest masa tuktuków i tak dalej, więc jak ktoś przyjedzie, to może od razu sobie przekroczyć bramki i wsiąść do tuktuka i wjechać do centrum. Jest ich masa, naprawdę, więc... Na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie. W odpowiedniej cenie, po negocjacji. Czeka nas na wejściu Hajman, od razu sprawdzenie biletu. Nasza kontrola przebiegła dosyć sprawnie. Tam ludzie weryfikują, tutaj pani jeszcze sprawdza, co ludzie wnoszą, chyba takim wykrywaczem metalu. A tam wszystkie wyciągają aerozole, widzę, jest jakiś scyzoryk. Sprawdzają kosmetyczki, więc wszelkie płyny pewnie. W ten sposób dostaliśmy się na PKP, w sumie zupełnie bezproblemowo i tak jak pisali w sieci, jest kontrola, niektórych wyłapują, ale my weszliśmy bezproblemowo. Mamy tak zawalone bagaże, że po prostu nic nie widzą w nich na Hajmanie na stówkę. A w środku mamy tapeciaka, mamy zwykły nóż do pieczywa, mamy dwa razy gaz pieprzowy i szereg innych dziwnych rzeczy. Moglibyśmy zrobić burdy w tym pociągu ostatecznie, jakbyśmy chcieli. Z mojego powerbanka można bombę zrobić, w sensie można sprawić, żeby wybuchła. Ale nie wiedziała oczywiście tego robić. Nie będzie żadnych udziwnień. My jesteśmy normalni. No. Patrzymy, jak panie pracują na Hajmanie. No i wyobraźcie sobie, że jednej pani, Chince, zabrali z takiej wielkiej walizy, wyciągnęli nożyczki, kazali jej wyciągnąć nożyczki i jej zabrali. A to były takie nożyczki, ona miała taką kosmetyczkę z różnymi opatrunkami i z plastrami i do tego miała właśnie takie nożyczki, takie wiecie, specjalne nożyczki do cięcia plastrów i tych i jej zabrali te nożyczki. I jej kazali wyciągnąć z całej walizy, takiej kurde dużej. Jakby nam zobaczyli te noże, to by też nam kazali pewnie wyciągnąć. A swoją drogą też mamy nożyczki i to nie byle jakie, więc... My mamy chyba farta podczas tej kontroli, bo niektórych maglują tak dosyć mocno. No a tak wygląda dworzec, który został zbudowany w 70% z kapitału Chińczyków. I docelowo jest to zbudowane w ramach tego projektu ASEAN, chodzi o wymianę gospodarczą, a celem Chin jest połączenie się z Singapurem. A zatrzymali się na południu Laosu, głównie do tego, że mamy tutaj różnicę w rozstawie szyn. Przez cały Laos, całe Chiny prowadzi rozstaw blisko 1,5 metra, a z kolei w Tajlandii mają rozstaw zaledwie metrowy, więc muszą zbudować całą infrastrukturę na terenie Tajlandii, żeby prowadzić dalej na południe to połączenie, żeby prowadzić swobodny handel. A to, że Chińczycy harkają i plują wszędzie, to akurat jest standard. No i oczywiście jedyny pociąg, który jest opóźniony, to nasz. Jak przejdziecie już sobie do tego naszego tutaj hali odjazdów, no to już później jakby no nie możecie stąd wyjść. Ale są tutaj sklepy, ale niestety ceny są zabójcze. Zupki chińskie kosztują 35 tysięcy, takie żelki 40 tysięcy. No generalnie nic praktycznie nie schodzi poniżej tam 20-25 tysięcy. Piwko kosztuje 40 tysięcy. O, jest coś za 17, Mirinda.
Ale taka puszka. No, zupki, tak jak mówiłam, 35 tysięcy wszystkie kosztują. Jest tutaj gorąca woda i można sobie zalać taką zupkę, więc po prostu kupcie sobie w sklepie i zalejcie na miejscu. I sobie właśnie idę zaraz zrobić taką zupkę. Tu jest only hot, tu ma 31 stopni, tu ma 100 stopni. Oj, stopni. Oj, trochę przesadziłam. Czas na nas. Bartek mnie wprowadził w błąd, bo ten pociąg jest cholernie drogi. Zapłaciliśmy 200 zł, żeby przejechać w 2 godziny, co prawda. Ale w dwie godziny, no, długi kawałek trasy. Ale powiedział mi, że jedzie tylko 160 na godzinę, czyli tak w Polsce. A ja myślałam, że będę jechała 300. Bo te pociągi generalnie mogą jechać maksymalnie 300 na godzinę, ale tutaj nie ma takiej potrzeby i nawet trochę się obawiają jeździć tak szybko po tych terenach. Więc ograniczyli tą prędkość do 160, a przynajmniej tak czytałem w sieci. Zobaczymy, czy tyle jedzie. Mamy delikatny delay, więc są zdenerwowani. Mamy się szybko ładować. Dalej, dalej. Nawet w sumie nie zauważyliśmy, kiedy ruszyliśmy, bo tak delikatnie ruszał. Tak delikatnie, gładko wyjechał. Tylko trochę ci ludzie tak się rozstalają, że takie małe plecaki wkładają do góry, a my mamy takie duże torby i moja musi leżeć tu na dole. A nie mamy miejsca. Po tych wertepach możemy mieć zaburzony odbiór, ale jedziemy jak po lodzie. Na osie jedziemy jak po lodzie, nie? Co się nie zdarza. No. No i jesteśmy, dojechaliśmy. Wygodnie? No, ale my jesteśmy luje na maksa, nie? My zabieramy was na wycieczkę pociągiem. Wsiadamy do pociągu i ja momentalnie jak tylko usiadłam, to miałam taką zimę. Jest czysto, jest schludnie, jest bardzo przestrzennie na siedzenia. Siedzenia są takie na pół twarde, bym powiedział. Jakie? Twarde dosyć. No twarde, ale jak dojechać do centrum, Bartek? To jest najważniejsze. Czytałeś o tym? Nie. Nas nie zawiedli. Na zawsze na stacjach są takie duże autobusy, w sensie miejscowe i tu jest taki serwis. No i mamy zorganizowany autobus, bo dużo osób tu będzie jechało i jedziemy do centrum za 25 km. No i dzień dobry, dotarliśmy do Vienten, już jesteśmy tutaj drugi raz. Chciałem się zameldować do hotelu. No tak w ogóle dzisiaj jest piątek 13 i dziwne, że wszystko idzie tak planowo. No i jak wspomnieliśmy o piątku 13, to wysiadła nam GoPro. Następuje kolejny dzień. Plan na dzisiejszy dzień. Idziemy do bankomatu wybrać pieniądze. Idziemy zamówić bilet autobusowy do Wietnamu. Idziemy na obiad. Następnie wracamy do hotelu. Montujemy trochę. A następnie zabieramy was na nocny targ. Nie rzeczowy, ale jedzeniowy. Trochę pajacuję. Zobaczycie, co można tam dostać, co jedliśmy, za ile i jak. Czy ja wejdę w ogóle do tego bankomatu? O, wejdę. Czasami w niektórych bankomatach, szczególnie w takich mniejszych miejscowościach, jak Bank Bien, Alduapra Bank, to brakuje pieniędzy. Aha, no i w Ponsavan też nam brakowało pieniędzy w bankomacie. I oni tak często nie uzupełniają tych bankomatów. A najbardziej opłacalnym bankomatem do wybrania pieniędzy jest bankomat Becel, ponieważ można jednorazowo maksymalnie wybrać 2 miliony i jest opłata 30 tysięcy wtedy. Reszta banków, z tego co sprawdzaliśmy, to mają po 20 tysięcy opłatę za 1 milion albo 20 tysięcy opłatę za 1,5 miliona. Idziemy kupić busa. W pierwszym biurze nam się nie udało kupić, w sensie straszny rupieś nam oferowali za 900 tysięcy. Może znajdziemy gdzieś tutaj na mieście jakieś inne. Z drugiej strony sobie pomyśl, że za 350 tysięcy mieliśmy do Ponsavan, nie? No czyli tak jakby niecałe 3 razy przejazd do Ponsavan to jest tylko bilet do Wietnamu. Więc no też nie jest ta cena nie jest najgorsza, ale nie mają ani wody, nie mają ani jedzenie. Kocy, ani jedzenia w środku w tym autobusie. To jednak jest trochę drogo, bo to wychodzi no prawie 400 zł za dwie osoby, nie? Chcielibyśmy trochę zejść z tej ceny, ale pani powiedziała, że to jest ostatnia cena. Idziemy powiedzieliśmy dalej. Na Beszczela, że idziemy zobaczyć do innej agencji i liczyłem, że złapie haczyk i że powie okej, to za 800 na przykład.
albo coś takiego. A tutaj coś jest? No i mamy za 750, kawałek dalej złapaliśmy. Wygląda trochę jak PRL. Na zdjęciach były podwójne łóżka, a pan nam powiedział, że są pojedyncze i teraz w sumie trochę zwątpiliśmy. Pytamy się, czy na pewno są pojedyncze te łóżka, czy są podwójne, a pan mówi, że pojedyncze, ale niedaleko siebie będziemy siedzieć. Aha, ale teraz pytanie, czy są podwójne łóżka i mamy, ale my mamy osobno miejsca? Po prostu, bo już nie było obok siebie? Czy są faktycznie pojedyncze i że będą obok siebie? Idziemy odebrać pranko, bo zrobiliśmy pranko. Pranko za 30 tysięcy kików razem z suszeniem i wczoraj już zanieśliśmy, ale nie zdążyli zrobić. Że jesteśmy gotowi na wyjazd do Wietnamu. Musimy zrobić zakupy, ale przy okazji pokażemy, jakie są ceny w markecie. Czeka nas 18 godzin podróży. Jak jechaliśmy z Singapuru do Tajlandii, to staliśmy tylko dwa razy na siku. A ta podróż trwała 15 godzin albo chyba dłużej. No a w Laosie mają chillout, jadą wolno, tak. Przez to przewidywany czas podróży. No trzeba doliczyć kilka godzin. Niedawno tam na dole szliśmy i nagrywaliśmy rzeczy do odcinka, a dzisiaj to wszystko jest pozalewane. Tutaj na wprost na przykład jest taka fontanna ładna. Znaczy, no jest. Tutaj bardzo dobrze widać, o ile wzrósł poziom wody. To jest takie 6-7 metrów nawet. Jak my tutaj przyjechaliśmy na początku, to normalnie stało wesołe miasteczko. No teraz widać resztki. Taka mała dziewczynka przed chwilą podeszła do krawędzi tutaj tych schodów i powiedziała: o no! Jezu! No ale masakra, jak to wygląda. No my tutaj siedzieliśmy na brzegu i oglądaliśmy wszystkie zabawy, konkursy. Jeszcze taka muza tam nawalała z tych namiotów. Było całkiem przyjemnie. A teraz nie ma nic, nie? Jezu, ale to się podniosło. No a te wszystkie domy, co tutaj były, tych rybaków, to są pod wodą całkowicie. No są pod wodą, no. Na tyle rośnie poziom wody, że w całym mieście ustawiają worki przy nieruchomościach, żeby je zabezpieczyć. W szczególności banki i inne takie instytucje. One to już się w ogóle zbroją. No ale na razie tylko rośnie ten poziom, więc nie wiadomo, jak to będzie wyglądało później. Ale na szczęście dzisiaj już jest ładniej. Jeżeli na północy nie pada, to Mekong nie będzie wzbierał. Ale z kolei widzieliśmy na Zoom Earth, że idzie kolejny tajfun nad Szanghaj i będzie wchodził w głąb lądu. Więc jeżeli rozłoży się to w czasie i przyjdzie trochę później, no to tutaj będzie sytuacja raczej stabilna. I tak już się obniżył poziom wody dosyć. No właśnie chciałam powiedzieć, że się obniżył właśnie poziom wody od wczoraj, bo co najmniej jeden schodek. No. Ale ładnie to wygląda. No. Tak, dzisiaj idziemy na zachód słońca. Już postanowiłam, zachód słońca. Nad Mekongiem są piękne zachody słońca, niestety podczas naszego tutaj pobytu. Tylko raz widzieliśmy zachód słońca i jeszcze w dodatku był trochę za chmurami, ale dzisiaj jest czystnie niebo i mam nadzieję, że się tak utrzyma i że dzisiaj zobaczymy, to jest nasza ostatnia noc, ostatni wieczór i że dzisiaj zobaczymy ten zachód słońca, ale są przecudowne, są piękne kolory, a w Lua Prabang to po prostu cudownie, ale ja widziałam niestety tylko trochę kawałek nieba. I w Phong Savan też były piękne widoki. A najpierw idziemy do restauracji i potem tutaj wrócimy. Do restauracji, którą polubiliśmy już pierwszego dnia tak naprawdę. I od tego momentu często tam jemy. Dzisiaj może spróbujemy czegoś nowego, o ile się dogadamy, bo tutaj średnio po angielsku, na Migi to też tak średnio. Już trzeba kombinować. W tej restauracji generalnie oni mają tak wyrąbane na klienta, że ja nie wiem, czy oni chcą, żebym ja im zapłaciła. Ja wstaję, odchodzę, a pani dopiero się pofatyguje do mnie. No ale żarcie mają przepyszne. Przepyszne mają jedzenie. Polecamy w 100% wszystkim tą restaurację. To jest po prostu hit, bo jest mega tania. Znaczy mega tania. Można dostać taniej to żarcie, ale nie w restauracji. Można dostać taniej, ale niekoniecznie w takiej jakości. Nie no, w takiej jakości, no ta pani przecież ma taniej, co na rogu ulicy u niej jedliśmy. Tylko, że to nie jest restauracja, tylko pani tam przyjeżdża ze swoim sprzętem, pichci. No ten ryż smażony to był mega. No ale on nie jest aż tak dobry jak na przykład wczorajszy bazyliowy ryż. To jest inny kaliber zupełnie. Aha. No ale w każdym bądź razie nie jest jakoś super drogo, do 10 zł. Danie, a moje sajgonki kosztują 6. No i zapraszamy na obiad. 45-30. Do tego sosiki, gorąca zupka, czyli razem 75. Czyli 10 zł i 25, no nie, 15 zł. To jest kurczak z bazylią. Jak wczoraj zacząłem go jeść, to zapomniałem, gdzie jestem. Taki był dobry, że Bartek odjechał. No ja swoje klasycznie. Swoje sajgonki, bo one są tak tu dobre. No i zaraz po obiadku, który był przyśmiotki. Widzisz, pani tutaj ma takie na słodko. O, ty na słodko, tak. Wracaj. Czas na standardowo na naszą wizytę w Mixue. No, ale
pyszne to jest. I kosztowało 4 zł niecałe. Już zostań. Co zostań? Zostań. Zapraszamy Was na nocny. Tutaj można kupić takie danie, jak miałem w restauracji, ale to możemy zabrać i sobie porównamy na świeżo. Nie wiem, co to jest tak do końca, ale... A to też są jakieś takie wzięki, takie daj fuku. Which one is the best? The best one, chocolate is the best. Chocolate. Chocolate is the best? And inside is chocolate. Yes, chocolate. Pan, zaraz tam Buda spali. Wow, okay, this one? One? Yeah. Okay. This one? One. Oreo. Oreo? We can try. Okay, yeah. So Oreo? One okay. Oreo. Three? Yeah, yeah, it's enough. I taka przyjemność będzie nas kosztowała 30 tysięcy. Tak, tutaj jest czekolada. Nie smakuje jak taka czysta czekolada. Trzeba bardzo uważać, jak się to je, bo tego nie idzie tak pobryz. Bo się przykleje. I się ciągnie po podniebieniu i można zwymiotować albo się udusić. Dlatego na przykład w Japonii szczególnie osoby starsze muszą uważać, jak jedzą mochi, bo często może dochodzić do zabawek. Tak, tak można sobie zrobić smoothie, tak? Tak, tak. No takie coś kosztuje 25 tysięcy z tego saladi, a takie na przykład fragmenty ananasków sobie kosztują 25. Bo te owocki tak średnio wyglądają. Teraz spróbujemy jakieś rzeczy, których nie... Jakiś ryżowy placek. Jakiś glutinous rice cake za 15 tysięcy. Zobaczymy. Pancia na świeżo podsmażała? W sensie na świeżo. Trochę jak kawa o langosza. Jakby miało w środku sos sojowy albo było polewane sosem sojowym, to bardzo dobrze by to smakowało. Dobre jest. Dobre jest, nie? Smakuje trochę mięsnie i trochę serowo. A tutaj jaki dorodny ten łosoś, ale te łososie ładne. Tutaj ładnie wyglądają, nie? To jest nasze miejsce, gdzie tam przychodziliśmy. Za 15 tysięcy do niej. To było bardzo okay. To było bardzo dobre i z ryżem też było bardzo dobre. W ogóle bardzo dobre. I sajgonki też były bardzo dobre. I za 15 tysięcy, czyli za 3 złote jedliśmy kolację. I zawsze było świeże, zawsze było dobre i smakowało trochę jak nasz schabowy to mięso. O, no to mięso było mega pyszne, taką dobrą panierkę. A tutaj jadłam sushi i tego pana. Jest za 5 tysięcy jedno sushi, ale to sushi jest puste w środku. W sensie to jest tylko na samym ryżu, a tylko na zewnątrz są te rzeczy. Na zewnątrz jest majonez i jakaś posypka. O, no różne, różne, majonez, różne tam, pieku, wszystko co tam. Co tam można nalać na górę, to tam nalewają. Za pani z pizza on stick. 25 tysięcy, a tego nie widziałam wcześniej. Tego też wcześniej nie widziałam, a to kurczę 25 tysięcy, to jest 5 zł niecałe. To kurczę, spoko mogłoby być, nie? Taka pizza na patyku. Nie wiemy tak do końca o co chodzi z tymi napojami, co one się tak kręcą i czaskają. Może po to, żeby ludzie zauważyli, że one tutaj są i żeby ona chyba je kupić. Chłodzi. No ale są też takie pojemniki, które się nie kręcą, nie? Zupełnie nie wiem o co chodzi. O, tutaj też jest taka maszyna. O, można na patyku tego. Takie coś było w Malezji na przykład, nie? No, tutaj 20 tysięcy kosztuje. A te frytki są z batata? Czy z czego? I te frytki są chyba z takiego słodkiego ziemniaka. Ciekawe jak smakują, co? My sobie taki miks robimy, jeżeli chodzi o jedzenie tuż przed podróżą 18 godziną. Więc jak nam coś zaszkodzi, to będzie na pewno ciekawa podróż. Takie oto. Totalnie inne niż nasze polskie fryty. Dupy nie urywają. Coś tu ładnie słodko pachnie, nie? Japanese gyoza. 60, 70, całe takie opakowanie 50 tysięcy, czyli 12, 50 złotych, no. To jest takie ciasto francuskie i do góry jest taka pasta z mango, jakby czy coś w tym stylu. Taki budyń z mango i to jest też bardzo dobre. No, to jest świetne. Takie małe piwko 15 tysięcy, to jest 33 ml. W dużej butelce kosztuje 25 tysięcy, tam jest 620 ml, a w puszce jest pół litra. I to jest to, co my kupujemy i kosztuje 18 tysięcy. No i generalnie to jest taki zupełnie niezwykły, lokalny sklep spożywczy i ceny są mega przystępne, nie? Tutaj jest mega tanio, tu jest taniej niż Big C. Sok z pomarańczy 40 tysięcy, czyli jakieś 8 zł, trochę mniej niż 8. W innych sklepach były za 50 parę. Mleko jest drogie na maksa. Tu jest jakieś krowie, 46 tysięcy. Niecała dycha. No ale mają bardzo dużo, tutaj jest mleka sojowego.
i takie po właśnie, więc jeżeli ktoś lubi sojowe mleko, no, albo owsiane, tak to dalej, będzie w raju, bo tutaj są tańsze niż w Polsce. Za 200 gram Gouda Herbs Cheese 120 tysięcy kipów, czyli to jest ponad 20 zł, nie? Za 200 gram. Prezydenta 161 tysięcy, to jest ten masełko. 161 tysięcy to jest 30 zł. Generalnie tutaj Lacy Stacks są droższe niż Pringlesy. Pringlesy oryginal kosztują 35 tysięcy. Słupki chińskie od około 6 tysięcy do 40. Tutaj nie dość, że jest masa tak w markecie ryżu do kupienia, no i to często przed takimi budami w miskach leży wysypany ryż. I no to właśnie tam jest najtańszy. Bardzo taniutkie whisky. Bardzo ci pokorowa pani. Ja następnego dnia po prostu zdychałem po nim, nie? Jest to okropne. Tak wygląda wejście do tego marketu. A zaraz naprzeciwko jest restauracja, gdzie mają też dobre jedzenie. Chyba dwa razy tam jedliśmy. Biorę kilka heleminy. Fasolki. Ogóreczka. Makaroni. I sashiko. To sashiko jest mega dobre. I hubs na raz. No jest bardzo dużo ludzi tam. I nic dziwnego, bo mają bardzo dobre jedzenie. A zaraz obok jest Mixue, w którym możecie bardzo tanio kupić też napoje. Do którego my właśnie wchodzimy, bo ja muszę kupić sobie herbatkę. Ale chcę też dodać, że nie wszędzie jest taki wybór rzeczy, bo w Pont Savan było naprawdę biednie. I dostaliśmy KitKata, który był zsukrzony w środku. No i generalnie trochę problem jest... I wiele przeszedł chyba. Trochę problem jest z pieczywem też, nie? Bo nie wszędzie można dostać, nie zawsze jest pierwszej świeżości. A tu na tym rogu jest taka pani, która ma świetnego pad thaja i świetny smażony ryż po prostu z kurczakiem. Niby nic, ale bardzo tanie i bardzo dobre. Ryż kosztował 30, a patek 35. Idziemy jeszcze zobaczyć, czy jest ten market z ubraniami. Jeżeli jest, odkażemy, jeżeli nie, to spadamy do domu. Jak nie było straganów, tak nie ma, skuteczek. A miałam sobie kapcie kupić za 50 tysięcy. A ja już miałam upaczone, ja sobie pomyślałam, że kupię wtedy, jak miesiąc temu tu byłam. Ale sobie później pomyślałam, że kupię sobie za miesiąc, jak tu będę. No i sobie już nie kupię. Dlatego zawsze, jak macie pierwszą myśl, to to jest najlepsza myśl prawdopodobnie w waszym życiu. A później się zaczynacie zastanawiać i wtedy się zmienia decyzja. Tak się nie robi. Chcecie kupić sobie klapki? To sobie kupujcie klapki. Teraz, w tym momencie już. Jak je chcecie. Jak nie chcecie, to nie kupujecie. I bogaci w tą mądrość życiową. Idziemy teraz do hotelu, żeby zjeść resztę przekąsek, które mamy ze sobą. Jeżeli chodzi o jedzenie w ogóle w Laosie, to radzilibyśmy, żebyście byli ostrożni, zwłaszcza w tej centralnej części. Bo to raczej chyba jest jedyny kraj, w którym się tak zatruliśmy. Że i ja, i Zuza byliśmy rozchorowani trochę przez to jedzenie. Ja miałam coś takiego, że nie chciało mi się jeść, miałam ciągle zgagę i miałam cały czas nabaloniony brzuch. I nie mogłam jeść, ja po prostu nie mogłam jeść. Ja nawet nie mogłam pić alkoholu. Jak chciałam to przepić, to jak wypiłam łyk alkoholu, to mi się tak momentalnie niedobrze zrobiło, że myślałam, że się zwymiotuję i przez 3 dni prawie nic nie jadłam. Ja tylko piłam, bo nie mogłam jeść po prostu. No, ja generalnie miałem gorączkę, byłem gdzieś tam na pograniczach wymiotów i nie chciało mi się w ogóle jeść potem przez następne 2 tygodnie. I dlatego też z Bangkok mamy taki jeden krótki odcinek, bo nie udało nam się tego dograć do końca. No, ale... No warunki sanitarne są tutaj średnie mocno, nie? Zwłaszcza w terenach górskich, gdzie jest ciepło, oni trzymają mięso przy ulicy przez cały dzień i... Właściwie to musicie uważać w tych terenach wiejskich, bo my się zatruliśmy prawdopodobnie w tych terenach wiejskich, jak byliśmy, jak jeździliśmy. No teraz chyba musi jechać? No my się zatruliśmy w tych terenach górzystych, gdzie po prostu była jedna jedyna otwarta restauracja i... No i tam pani wlewała zupę, której klienci nie zjedli z powrotem do tego garnka, w którym gotowała tą zupę, więc no nic dziwnego, że się struliśmy, nie? Aczkolwiek no ja lajtowo, ja to przeszłam lajtowo, mi się po prostu nie chciało jeść i ja miałam zgagę. A no Bartek niestety tam choruszek trochę, nie? Bartek choruszek. No i w Pont Savan było to samo. Jak dostaliśmy ogórki, które smakowały jak ryby, to już stwierdziliśmy, że jesteśmy w zdecydowanie złym miejscu, nie? No, także idziemy do naszej ruderki.